Warto rozbawiać. Rozmowa Szymona Majewskiego w Radiu Z. Dziś moim gościem jest gość, który myli tropy, wymyka się klasyfikacją, ucieka z szuflad, więc trudno go dopaść. Kim jest człowiek, który zaraz będzie odpowiadał na pytania? Piosenkarzem, aktorem, kabareciarzem? Spytam, chyba że zaraz zmyli trop. Moim gościem jest Paweł Domagała. Dzień dobry. Cześć Paweł. Cześć. Posłuchaj, pierwsze pytanie, które mam, ponieważ dziś miała 100 lat od tego, jak Polska odzyskała niepodległość. I takie może pytanie, za co kochasz Polskę? No za wszystko. Nie, no poważnie, no nie znam innego kraju, nigdzie indziej się nie wychowywałem, wobec tego wszystko, co mam, no to jest związane z tym, święta, przyjaciele, rodzina. Na pierwsze takie, które masz skojarzenie z takim, jak myślisz sobie Polska i jak widzisz taką fotografię, co widzisz? Co widzę? Kurde, teraz nie wiem dlaczego, ale jak, to jest prymitywne może, ale jak to powiedziałeś, to bociana zobaczyłem, czyli jednak bociany. Tak, czyli to Google, kiedyś była taka afera, nie jest Google, że jak było Dzień Polski, to zrobili bociana i tam na Facebooku, że co, pamiętasz tą akcję? Tak, tak, no. Ja wiem, że i to źle było, że to było, nie było, że źle było, a teraz jakoś mi się skojarzył ten bociek. Ja nie miałem problemu z tym, ja też nie miałem. Bociek jest bardzo polski. Bardzo jest polski. Wiesz co, chyba, że bociek, kurczę, ma ten problem, że on nas co pewien czas opuszcza i może wszyscy by chcieli, żeby... Ale jednak potem przynosi dzieci. A, i u nas. I one mają nasz PESEL, u nas ubezpieczenie to i podatki. To może chodzi, że to uchodźcy, bo nie wiadomo skąd ich... Może tu jest ten lęk. Słuchaj, bo mamy w Radiu Z akcję Za co kocham Polskę, także kochasz właściwie za wszystko. Nie, no tak, bo ciężko odpowiedzieć, jak się kocha, to tak jak za co kochasz żonę, za wszystko. Pięknie. A powiedz mi, bo ponieważ to moje rozpoczęcie wywiadu to było takie jakby, nie to, że powątpiewanie, ale mówiłem o tym myleniu tropów, to właśnie kim się najbardziej czujesz? Aktorem? Wiesz, nie wiem, jak jestem aktorem, to jestem aktorem i nie jestem wtedy muzykiem. Jak jestem muzykiem, to jestem muzykiem, nie jestem wtedy aktorem. I tak ja nie mam z tym problemu, w sensie to niech się jacyś tam medioznawcy czy cokolwiek specjaliści na ten temat wypowiadają. Bo chyba coraz bardziej piosenkarzem się teraz stajesz, wiesz o to chodzi. Jeżeli można powiedzieć piosenkarz w ogóle, bo to też takie słowo. Ale to dobre słowo. Chłopak z gitarą. Chłopak z gitarą. Nie, wiesz co, no rzeczywiście o tyle, że muzyka daje mi taką wolność. Tyle, że to jest wszystko moje. To znaczy, że nie jesteśmy w żadnej wielkiej wytwórni, tylko z Łukaszem Borowieckim. Cały czas, bo taki był początek, prawda? To jest początek, od początku za swoje pieniądze, tak? Dokładnie. I tak nic się nie zmieniło, także te płyty są, mimo że nazywają się Paweł Domagała, są tak samo moje, jak i Łukasza. I my jesteśmy taką małą wytwórnią, która sama się wydaje. Kurczę, zaraz będziecie kupować innych, wiesz, bo to taki hit, który teraz, wiesz, no... No, zobaczymy, wiesz, tak. Jeden hit wiosny nie czyni. Zaraz nagle się okazuje, że Kaja w stajni Pawła Domagały. Ale ten, no i to rzeczywiście jest fajne, że za wszystko biorę odpowiedzialność, bo jednak w teatrze jestem wizją reżysera, nie wiem, no w filmie to już w ogóle jesteś takim małym trybikiem wielkiej maszyny. Ale ty dużo improwizujesz, też dorzucasz. Często mówisz w wywiadach o tym, że twoje role, prawda, nawet w serialu, prawda, O mnie się nie martw, to też jest zbudowana postać. Tak, no to jest prawda, że uwielbiam improwizować i jednak taki rodzaj aktorstwa. Ale wiesz, że takich się nie lubi czasami. Ja wiem, no bo przecież pierwszy serial, w którym grałem większą rolę, to... Jestem pożegnany między innymi za to, że zmieniałem teksty. Wezwał mnie producent na dywanie i powiedział, że jak mi się teksty nie podobają, to dziękuję bardzo. To co powiedziałeś wtedy? No, dziękuję również. Ale już ci nikt tego nie pisał, sam wymyśliłeś na miejscu. Tak. Paweł, posłuchaj, też często przebija to, że nie lubisz wywiadów. Nie lubię, bo niedobrze wypadam w wywiadach, bo nie jestem jakimś szczególnie elokwentnym, wstydzę się trochę, nie wiem za bardzo co mam mówić, żeby to miało sens. A teraz ci dobrze idzie sam. To dziękuję bardzo, ale to już wiesz. Wyrobiłem się, ale to jest naprawdę, wydaje mi się, że to już jest szczyt, jaki osiągnąłem. Ale zobaczymy, jak będzie pod koniec, na razie początek. Na razie i zasnął. Ale nie lubię, denerwuję się i jakiś taki się czuję po tym, jak tego słucham, że to nie do końca ja. Albo za poważny, albo za bardzo pajacuję i tak jak ktoś się chce coś o mnie dowiedzieć, to z wywiadów tak. Ale też mówisz często, średnio. Że i to jest takie dosyć pokorne, że właściwie wyznajesz tą zasadę, że aktor jest do grania, prawda? Że czasami irytują ciebie aktorzy mówiący na wszystkie tematy świata. Tak, staram się tego unikać, pomimo, że jest jakaś taka dziwna presja nachalna społeczna, żeby się wypowiadać i opowiadać na każdy temat. Ja nie widzę potrzeby i uważam też, że to jest nieuczciwe, że jednak ludzie lubią mnie albo nie lubią za jakąś moją pracę, czy za aktorstwo, czy za muzykę, tak, czy tak. Za cokolwiek. I teraz ja mam im co
kogo obchodzi, no, co domagała myśli. Tak, albo co myśli domagała na tematy polityczne, społeczne. No Boże, niech ale się zapytają. Ale w Polsce powiedziałeś pięknie, no Bociek wie. No, niech się zapytają każdego. Ja uważam, że piekarz, czy tam, nie wiem, taksówkarz, koleś. O, taksówkarz to wiesz. Taksówkarz to wszystko. Wiedzą wszystko. Także mają takie samo prawo i nikt ich nie pyta o to. No, słuchaj, bo właśnie a propos tej rozmowy takiego chłopaka z gitarą, bo nawet to jest śmieszne, ale wiesz, jak ciebie kiedyś widziałem pod radiem, no. Chyba jakieś ze 2 tygodnie temu, no. Naprawdę byłeś chłopakiem z gitarą, szedłeś z gitarą. Tak. To chyba tutaj, bo tu mam to radę. Taki włóczyki no, trochę, tak. Czyli taki trochę włóczyki. To jest w ogóle super, ja uwielbiam takie rzeczy. Jak na studiach byłem, no to w Akademii Teatralnej nie, jest taka zasada, że nie można grać studio. Znaczy teraz już chyba się zmieniło, ale jak ja studiowałem, to nie można było grać w serialach ani nigdzie indziej. Ale w niektórych szkołach nadal źle na to patrzą. Tak, no w Warszawie nie wiem jak jest teraz, szczerze mówiąc, ale jak ja bym, to nie można było. Wobec tego trzeba było sobie jakoś dorabiać i ja grałem z gitarą po klubach warszawskich, co było superową sprawą. Wchodziłem, czy można tu zagrać? Można. Ale poczekaj, tak nagle w ogóle bez umowy nic wchodziłeś, no, wchodziłem po prostu i zatrudniony na czarno, na szaro, nie, no po prostu ludzie mi rzucali, a ja grałem, tylko nie chciałem na ulicy. No bo jednak wiesz i grałem po prostu. A jaki repertuar? Swoje numery, głównie swoje. Ale to tak śmiało, wiesz, bo raczej z reguły w klubach, albo na przykład taki grajek wchodzący, nazwijmy to grajek, chłopak z gitarą, to gra z reguły albo covery jakieś, albo kawałki, wiesz, znane i tak dalej. No, covery też grałem, ale głównie grałem swoje, tak. I to był czat. I jaki był twój największy utarg? Ale wiesz, że no, nawet nieźle, tak myślę, że tak 150, zwłaszcza jak byli obcokrajowcy. Tak pięknie śpiewa, nie wiemy o czym, dajmy o czym, tak. Dajmy ale było super. Nawet ale to, były puby, czy to były jakieś takie? Puby jakieś, nie, i to różne, tutaj raz niedaleko był taki ekskluzywny i raz mnie nawet wpuścili, ale na Jana. A co mówisz, jakbyś tak wyglądał, że mieliby cię nie wpuścić? No tak, no miałem taką akcję, że jeszcze jak początki mojego bycia parą z moją żoną obecną, poszliśmy na jakąś premierę, ja wtedy miałem taki styl grunge'owy bardzo i w jakimś portalu pojawiło się córka, nawet chyba nie Grabowskiego, tylko córka Kiepskiego przyszła na premierę z Bezdomnym i zapytania, także miałem taką stylówę. Ale powiedz, przyjmujesz się takimi rzeczami, jak na przykład gdzieś tam przeczytasz coś, że napisał? Nie, w ogóle się nie przyjmuję, wiesz co, bo też to nie tak, że może jestem po prostu za leniwy, żeby się tym przyjmować, bo zatem też to wiesz, no teraz cokolwiek o tobie napiszą, to następnego dnia napiszą o kimś innym i już nikt nie pamięta. Ale nie, ja też już byłem lumpem, także ja też to przeżywałem i znam tę fazę, ale bardzo mi się, wiesz, ta historia, bo to powiem ci, że takie zetknięcie się, to musiało być z 15 lat, prawda, jak wchodziłeś z gitarą, 15 lat temu, wchodziłeś z gitarą, grałeś, nagle chyba to takie, wiesz, i oswajanie trochę po prostu lęków, ale to jest jakaś swego rodzaju pewność siebie, że ci to dobrze wychodzi, wiesz, bo to jest taka pełna konfrontacja, wiesz, z pijanym na przykład, prawda, w takim klubie. Nie, kurczę, jakoś tak, jeżeli chodzi o tą muzykę, to byłem jakoś, mam taką pewność, że to miało poziom. Ale często mówisz też, że w ogóle komedia ciebie wybiera, że, bo w pewnym sensie grasz w komediach, stajesz się trochę aktorem komediowym, ale też to tak nie. Trochę, no jest. Jesteś. Jak gram w komedii, to jestem aktorem komediowym. Ale w ogóle lubisz to, prawda? Jesteś człowiekiem, który się uśmiecha, prawda? No, lubię. Znaczy na pewno to nie jest tak, że. Znaczy, to jest też po części mój wybór. Po prostu wolę grać w filmach komediowych, niż poświęcać, nie wiem, 4 miesiące życia na jakimś, po prostu na jakichś bebechach, w jakimś artystycznym filmie. Po prostu ja się nie wychowałem na francuskiej nowej fali, tylko na amerykańskich filmach z Benem Stillerem i Adamem Sandlerem. No i co mam ściemniać nagle? Sandlerem, ale to taki ostry humor. Nie, wiesz. No tak, on teraz około rozporkowy. Ja tak. Humor fekalny, już przegiął pałę Adam Sandler, ale Ben Stiller jest genialny. No jak zrobi na przykład, nie wiem, Jaja w Tropikach, gdzie napisał scenariusz reżyserował, to jest majstersztyk. Ale też wśród swoich inspiracji, ciekawe, bo znajduję tutaj też takie wspólne rzeczy, na przykład Louis de Funès. No, kurde, geniusz. Louis de Funès. Absolutnie, to ulubienie z mojego dziadka, zresztą w ogóle do niego podobny. Tak? No, kochałeś Louisa de Funesa? Cały czas kocham. Jeszcze teraz przeczytam książkę niedawno, które dzieci Louisa napisały o nim, czyli oprócz tego, że był świetnym aktorem, to jeszcze fajnym człowiekiem. Słuchaj, bo o Louisie de Funesie, ale to takie, bo Louis de Funès to symbol takiego grania komediowego, bardzo takiego wysilonego, znaczy nie wysilonego, co takiego bardzo fizycznego, prawda? Takiego, czyli ja tak nie potrafię grać i w życiu bym no tak właśnie, nie zagrał. A ty jesteś raczej w filmach, tak jak ciebie teraz oglądałem, Serce niesługa, czy w komedii Exterminator, raczej taki. Wiesz co, no bo takie rzeczy jak Louis de Funès, no to przychodzą tylko Louisowi de Funès, no, że to aha. Taki człowiek się, trzeba też wiedzieć jakie się ma możliwości, jaką się ma fizyczność, jak to ciało, jak mimika działa, no i on jest genialny, no i jak gdybym ja tak próbował
grać, to by było prawdopodobnie mega żenujące. Ale też wiem, że w jednym z wywiadów wysyłałeś Jima Carreya do psychologa i nie wiem, czy poszedł. Nie wiem, właśnie nie kontaktował się ze mną od tamtej pory, kontakt nam się urwał. Nie, bo to chodziło o ten film, co on, tego Andy Kaufmana grał i wszyscy się pałowali, a mnie zdenerwował ten film, bo uważam, że to było przekroczenie granicy. Czy to jest film, tytuł był... Bo to były imiona. Jim Andy, coś. Tak, tak, no. tak. No jakoś, nie wiem, tak w środowisku naszym aktorskim tak było jakiś taki. Ale to powiedz, czy jest tak u ciebie, że w sumie ta ścieżka twoja serio, czyli mówię o ścieżce piosenki, autora piosenek, czy to jest ta ścieżka, która ci jakby pozwala zbalansować, wiesz, z jednej strony komedianta, a z drugiej strony Pawła Domagałę, chłopaka, wiesz, który trafia do serca. Też na pewno, bo też nie będę ukrywał, że jakoś łatwiej mi się otworzyć w muzyce, że tak jakoś mi to łatwiej przychodzi, wyrazić emocje takie prawdziwe. Może dlatego, że to jest moje i prawdopodobnie w komedii jest bardziej taka ogólna i mogę się dogadać z reżyserem na coś wspólnego, a jakby mam bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, jeżeli chodzi o taką uczciwość wobec siebie i po prostu wydaje mi się, że jakbym chciał zrobić kiedyś film, powiedzmy, poważny, to musiałoby być coś naprawdę blisko mojej wrażliwości, żebym miał ochotę poświęcić te 4 tak, miesiące życia. Tak, że w komedii możesz się zabawić coś takiego, że to jest maska, zakładam maskę. I jest... A tutaj, żeby jednak pokazać coś od siebie, no to chciałbym kiedyś oczywiście zrobić taki film, ale celuję w to, żeby zrobić to sam na zasadach takich, na jakich robię swoją muzykę. No to, ale tak sobie wyobrażam, że chyba nie ma nic, bo jakbyś miał porównywać, prawda, widownię, no oczywiście filmowej nie, bo jej nie widzisz, ale myślę sobie widownię teatralną, widownię prawdopodobnie na salach, które w tej chwili myślę, że już zapełniasz śmiało. Całą trasę wyprzedaną, także. Haha. Wszystko poszło? Wszystko. A ile tych koncertów ma być? 40 parę. No to trochę chyba będzie ludzi, prawda? Trochę będzie. No dobrze, i jaki to jest rodzaj, nazwijmy to, ssania, wiesz, wychodzisz... Wiesz co, ja tego nie potrafię opisać, bo tak grałem po klubach i tak naprawdę taką pierwszą dużą salę to przy pierwszej płycie było, która w ogóle nie była jakimś hitem radiowym ani nic, ale koncerty się sprzedawały, też duże. No to płyta sprzed 2 lat, prawda? Tak. Ja pamiętam, bo to jest śmieszne, że w jakimś jednym z swoich wywiadów cieszyłeś się, że masz 4 miliony wyświetleń teledysku i że to jest w ogóle wielki sukces, a teraz przecież no już myślę, że z 60 milionów ma, prawda, twoja chyba piosenka. Tak. Ale w każdym razie wracając, i wyszedłem na taką dużą scenę i tam było chyba 600 osób na pierwszym koncercie. Jakimkolwiek grałem pierwszy koncert taki w dużej sali i zaczynam pierwsze słowa śpiewać i nagle cała sala śpiewa ze mną, ja zwariowałem. Znaczy dla mnie koncert to jest jakieś takie spotkanie z żywym człowiekiem, dużo bardziej niż w teatrze, nie ma czwartej ściany, jestem ja, Paweł Domagała. To jest jakieś metafizyczne przeżycie, po prostu uwielbiam to. I co, ludzie śpiewali całą piosenkę od początku do końca, a nie miałeś podejrzenia na przykład, że jakiś twój producent wynajął statystykę? Sam jestem swoim producentem. Ja wiem, no właśnie, wiem. Wobec tego się zdziwiłem, czy ale może, że komuś płaciłem. Wiesz, tak, twój no kolega. Może... Słuchajcie, zaśpiewałem, będzie mu miło, macie tutaj teksty, nauczcie. Także to jest naprawdę jakieś mega przeżycie i nieporównywalne z niczym innym, co mnie spotkało w zawodzie. I tego ci zazdroszczę. Paweł Domagała jest moim gościem. Słuchajcie, Radia Z. Warto rozbawiać w Radiu Z.